Yeah, yeah. Robert i Howard. Płomień Ashurbanipala. Część druga. Maszerowali szeroką aleją. Jar Ali, choć całkowicie nieustraszony w obliczu niebezpieczeń ze strony człowieka, teraz zerkał nerwowo na prawo i lewo. Spodziewając się po części, że ujrzy rogatą nieziemską twarz, wypatrującą go za jednej z kolon. Steve wyczuwał posępną starość miejsca, omal nie przyłapał się na tym, że boi się pędzącego zapomnianymi uliczkami rydwanu z brązu lub niespodziewanego złowieszczego ryku trąb z brązu. Doszedł do wniosku, że cisza wymarłych miast ma dużo większe natężenie niż milczenie otwartej pustyni. Dobrnęli do portali i olbrzymiej świątyni. Po obu stronach szerokiego, zagrzebanego na wysokość kostek wejścia, stały rzędy potężnych kolumn. Zeż z jego obrzeży zwisały masywne, brązowe framugi, spinające niegdyś mocarne drzwi, których stolarka zapewne przegniła całe stulecie temu. Weszli do przestrzennego, wypełnionego szarawym zmierzchem holu, które pogrążone w cieniach kamienne sklepienie podtrzymywane było przez kolumny, przypominające pnie wysokiego lasu. Człowieka obcującego z tą architekturą uderzały porażające wymiary oraz posępny, zapierający dech w piersiach splendor, jakby była to świątynia wzniesiona przez smętnych olbrzymów na mieszkanie dla mrocznych bogów. Jar Ali stąpał ostrożnie, jak gdyby spodziewał się obudzenia ośpionych bóstw. Zaś Steve, choć nie podzielający przesądów Afrydy, czuł, że posępny majestat miejsca kładzie swoją melancholijną dłoń również na jego duszy. W grubej warstwie pyłu na podłodze nie dało się dostrzec żadnych śladów stóp. Pół stulecia minęło, odkąd przerażeni oraz nękani przez diabła turcy uciekli z tych sal. Co do Beduinów, nie trudno zrozumieć, dlaczego owi przesądni synowie pustyni unikali tego nawiedzonego miasta. Bo istotnie było nawiedzone, może nie przez prawdziwe duchy, ale przez widma dawnego przepychu. Krocząc po piaskach, zdającego się nie mieć końca holu, Steve rozważał liczne pytania. W jaki sposób uciekinierzy przed gniewem rozszalałych rebeliantów zdołali wznieść to miasto? W jaki sposób przeprawili się przez kraj swoich wrogów Babilonia leży wszak pomiędzy Asyrią a pustynią Rub, Al-Hali. Z drugiej strony, nie mieli alternatywy. Na zachodzie Syria i Morze, na północy i wschodzie chmary niebezpiecznych medów owych okrutnych Aryjczyków, których pomoc nakłoniła ramię Babilonu do nieustępliwości i rozbicia wrogów w puch. Zapewne, myślał Steve, Karashar, czy jakkolwiek nazywało się w odległych czasach, wzniesiono jako miasto graniczne jeszcze przed upadkiem Imperium Asyryjskiego. I to tam uciekli ci, którzy przetrwali zagładę Imperium. Tak czy inaczej, istniała spora szansa, że Karashar przetrwało Niniwę o kilka stuleci jako osobliwe, odosobnione miasto, odcięte od reszty świata. Z pewnością Jar Ali miał słuszność, twierdząc, że niegdyś była to żyzna kraina, nawadniana licznymi oazami, na pofałdowanych terenach, które przemierzyli poprzedniej nocy. Niewątpliwie znajdowały się także kamieniołomy, z których czerpano kamienie do budowy miasta. Cóż zatem spowodowało jego upadek? Czy to wdzieranie się piasków zasypujących źródła przegoniło stąd ludzi? A może Karaszer było milczącym miastem jeszcze zanim sypkie morza pokryły mury? Czy zagłada przybyła z wewnątrz, czy też z zewnątrz? Czy mieszkańców wytrzybiła wojna domowa? A może wybił ich potężny przeciwnik przybyły z pustyni? Klarnej potrząsnął głową z zawodem. Odpowiedzi na te pytania kryły się w labiryncie zapomnianych stuleci. Allahu Akbar! Przekroczyli rozległy, zasnuty cieniami hol, a w jego dalszym końcu natknęli się na odrażający ołtarz z czarnego kamienia, za którym majaczył posąg starożytnego boga, okrutnego i straszliwego. Steve wzruszył ramionami, rozpoznawszy potworną rzeźbę. Oto bal, na którego czarnym ołtarzu w minionych wiekach mnóstwo rozwrzeszczanych, wijących się nagich ofiar oddało obnażoną skórę. Bożek w swej przepasnej i ponurej dzikości stanowił wcielenie ducha tego demonicznego miasta. Rzecz jasna, pomyślał Steve, budowniczy Niniwy oraz Karaszer ulepieni byli z innej gliny niż ludzie współcześni. Ich sztuka oraz kultura nazbyt były na nazbyt ogołocone z lżejszych aspektów człowieczeństwa, żeby zwać je w pełni ludzkimi w rozumieniu obecnym. Mieli odstręczającą architekturę, świadczyła co prawda o wysokim kunszcie, lecz była tak masywna, ponura i toporna, że przekraczała pojmowanie współczesnych. Poszukiwacze przygód przeszli przez wąskie drzwi na końcu sali obok boszka i znaleźli się przed szeregiem obszernych, mrocznych komnat, połączonych korytarzami ze znajdującymi się po obu stronach kolumnami. Szli oblani szarawem, upiornym światłem, aż dotarli do szerokich schodów, których olbrzymie kamienne stopnie wiodły w górę, znikając pośród mroku. W tym momencie Jarali Ali stanął w miejscu. Ośmieliliśmy się na zbyt wiele, Sahibie, mruknął, czy mądrze jest ważyć się na więcej? Stewart trząsł się z zapału, jednak rozumiał postawę Pasztuna. Masz na myśli, że nie powinniśmy iść na górę tymi schodami. Wyglądają złowrogo. Jaka cisza i potworność mogą czekać w komnatach na górze. Jeśli na wiedza opustoszałe budowle, zajmuje górne izby. W każdej chwili jakiś demon może nam odgryźć głowy. I tak jesteśmy martwi, burknął Steve. Słuchaj, wrócisz przez hol, ja wejdę na górę, a ty wypatruj Arabów. Chyba wiatru na horyzoncie odparł ponuro Pasztun, poprawiając karabin na rabieniu i luzując długi nóż w pochwie. Żaden Beduin tu nie podejdzie. Prowadź, Sahibie, jesteś obłąkany jak wszyscy Frankowie, ale nie zostawię cię, byś samotnie stawiał dżinowi czoła. Tak więc towarzysze wspieli się po potężnych schodach, na każdym kroku nurzając stopy w nagromadzonym przez stulecia kurzu i pyle. Szli w górę i w górę na niesamowitą wysokość, a przestrzeń za nimi niknęła w mroku. Zmierzamy ślepo ku zgubie, sahibie, mruknął Jarali. i ilallah, a Mahomet jest jego prorokiem. Mimo to odczuwam obecność już pewnego zła i wiem, że nigdy już nie usłyszą wichru nad przełęczą hajberską. Steve odpowiedział milczeniem. Nie podobało mu się ciążąca nad tą prostarą świątynią cisza, jak makiem zasiał, ani też ponure, szare światło wypływające z jakiegoś ukrytego źródła. Gdzieś w górze nieco przejaśniało. Weszli do przestronnej, okrągłej komnaty oświetlonej szarością, przenikającą przez wysokie, podziurawione sklepienie. Aczkolwiek nie było to jedyne światło w tym pomieszczeniu. Okrzyk wyrwał się z Steve'a i Ar -Ali mu zawtórował. Stojąc na ostatnim stopniu szerokich, kamiennych schodów, patrzyli wprost na drugą stronę przestronnej komnaty z nagimi ścianami z czarnego kamienia oraz podłogą wyłożoną pokrytymi kurzem ciężkimi płytami. Mniej więcej na środku pomieszczenia... Znajdowało się kamienne podwyższenie, na które wiodły masywne stopnie. Na nim zaś stał marmurowy tron. Wokół jaśniało i mogotało niesamowite światło. Zdjęci lękiem awanturnicy aż wstrzymali oddechy, gdy ujrzeli źródło blasku. Na tronie spoczywał ludzki szkielet prawie że bezkształtna kupa zmurszałych kości. Na szerokiej poręczy leżała ogłocona z mięsa dłoń a w jego garści pulsował i tętnił niczym żywa istota wielki szkarłatny kamień. Płomień, a szurbani pala. Nawet gdy znaleźli zaginione miasto, Steve nie do końca wierzył, że odnajdą klejnot, czy że on choćby w ogóle istnieje. Świadectwo oczu jednak nie mógł zaprzeczyć, skoro olśniewał je tak złowrogi i niewiarygodny blask. Z dzikim okrzykiem rzucił się przez komnatę i po schodach. Jar Ali deptał mu po piętach, lecz kiedy Steve sięgał po klejnot, Paszton chwycił go za rękę. Czekaj! krzyknął postawny muzułmanin. Nie dotykaj go, za hibie! Klątwy spoczywają na rzeczach starodawnych, a ten przedmiot z pewnością jest przeklęty po trzykroć. W przeciwnym razie czemu od tylu stuleci spoczywał nietknięty w krainie złodziei? Nie jest właściwym ruszać własność umarłych. Brednie! żachnął się amerykanin. Przesądy! Beduini bali się legend opowiadanych przez przodków. Mieszkając na pustyni, nie mieli zaufania do miasta. Bez wątpienia to owiane było złą sławą jeszcze za lat użytkowania. Na dodatek pewnie nikt prócz Beduinów nie widział wcześniej tego miejsca. Może poza tym Turkiem, który prawdopodobnie dostał pomieszania zmysłów od cierpienia. Kości może i należą do króla wspomnianego w legendzie. Suche, pustynne powietrze dobrze konserwuje. Jednak wątpię. Może to asyryjczyk, najpewniej arab, jakiś żebrak, który wziął do ręki klejnot i zmarł na tronie. Z tego czy innego powodu. Paszton prawie go nie słuchał. Spoglądał z przeżliwą fascynacją na ogromny klejnot, zupełnie jak zahipnotyzowany ptak wpatruje się w oko węża. Spójrz na niego, za Sahibie! Szepnął. Co to takiego? Na pewno nie klejnotoszliwowane dłoń mi śmiertelnika. Popatrz, jak pulsuje, jak tętni na podobieństwo serca kobry. Steve patrzył coraz bardziej świadomy dziwnego, nieokreślanego poczucia niepokoju. Choć dobrze znał się na cennych kamieniach, nigdy nie widział czegoś podobnego. Na pierwszy rzut oka uznał, że to monstrualny rubin, tak jak stoi w legendach. Teraz nie był pewien. Miał okropne poczucie, że Jar Ali może mieć rację, że to nie żaden naturalny, zwyczajny klejnot. Nie potrafił określić stylu, w którym go wycięto, a siła jego trupiego promieniowania nie pozwalała wpatrywać się w niego przez dłuższy czas. Całe to otoczenie na pewno nie wpływało kojąco na pięte nerwy. Gruba warstwa pyłu na podłodze sugerowała niezdrową sędziwość, szare światło budziło poczucie nierzeczywistości, natomiast ociężałe czarne ściany ginęły gdzieś w posępnym mroku nad głową, wywołując wrażenie, że gdzieś tam czają się poukrywane stwory. Bierzmy kamień i zwiewajmy mruknął Steve, czując jak w trzewach zbiera obce mu poczucie panicznego przerażenia. Czekaj! Oczy Jaralego płonęły żywym blaskiem, gdy patrzył nie na klejnot, lecz ponure kamienne ściany. Jesteśmy jak muchy w legowisku Pająka, Sahibie, jak Allah żyw. W tym mieście istnieje zgrozy, czai się coś więcej niż duchy dawnych strachów. Czuję obecność zagrożenia, tak jak czułem je nieraz. W jaskini pośród dżungli, w której ciemnościach czaił się pyton. W świątyni Tugów, gdzie czychali na nas dusiciele siwy, czują je teraz tylko dziesięciokroć silniej. Włosy Steve'a zjeżyły się. Był świadom, że Jar Ali to zatwardziały weteran, który nie poddałby się bezmyślnym lękom, bądź pozbawionej sensu panicy. Dobrze pamiętał incydenty wspomniane przez Pasztuna, podobnie jak inne sytuacje, w których azjatycki instynkt Jara Alego. Ostrzegł go przed niebezpieczeństwem, zanim to dało się dostrzec lub usłyszeć. – Jarali, o co chodzi? – szepnął. Paszton potrząsnął głową z oczami przepełnionymi tajemniczym blaskiem, jakby nasłuchiwał niejasnych, nadprzyrodzonych podszeptów podświadomości. – Nie wiem. Coś czai się tuż obok. Jest bardzo stare i bardzo złe. – Zdaje się. – Nagle przerwał i obrócił się – Niezwykłe światło w jego oczach zgasło, a w jego miejsce pojawił się błysk wilczego strachu oraz niepewności. Słuchaj, Sahibie! rzucił. Duchy albo martwi ludzie wspinają się po schodach. Steve zamarł, gdy do jego uszu dotarło kratkowe stąpanie miękkich sandałów na kamiennych stopniach. Na Judasza! Ali! zaklął. Tam coś jest! Od starożytnych murów odbił się chór okrzyków hordy dzikusów zalewających komnatę. Przez szaloną, pełną dezorientacji chwilę Steve był święcie przekonany, że atakują ich wcielenia wojowników z minionych lat. Tyle, że bezlitosny huk kuli przelatującej obok ucha oraz cierpki zapach prochu świadczyły dobitnie, że ich wrogowie są jak najbardziej materialni. Klarnej zaklął. Roili sobie, że powinni zachować ostrożność, a zostali przełapani przez ścigających ich arabów, niczym szczury w pułapce. Podczas gdy Amerykanin sięgał po karabin, Jar Ali wypalił szybko z biodra ze śmiertelnym skutkiem: cisnął hordę pozbawioną nabojów bronią i zbiegł po schodach jak huragan, dzierżąc we włochatej dłoni hajberski długi na trzy stopy nóż. Ogarnęła go istna rozkosz wojowania, wynikająca z ulgi, że przeciwnicy okazali się ludźmi z krwi i kości. Zabłąkana kula zerwała mu turban z głowy, lecz on nic sobie z tego nie robił i pod pierwszym cięciem górala padł już z rozłupaną czaszką jeden z Arabów. Pewien wysoki Beduin przyłożył broń do boku Pasztuna, jednak nim zdążył pociągnąć za spust, kula Klarneja przebiła mu czaszkę. Liczba atakujących przeszkadzała w natarciu na potężnego Afrydę, którego tygrysia zwinność czyniła strzelaniną równie groźną dla niego jednego, jak i dla napastników. Otoczyła go cała chmara Arabów atakujących bułatami oraz kolbami karabinów, podczas gdy pozostali szarżowali po schodach, by dopaść Stefa. Z tej odległości nie było mowy o pudle. Amerykanin prawie że wepchnął lufę karabinu w brodatą twarz, rozsadzając ją na kawałki. Reszta napierała, krzycząc niczym lamparty. Przygotowując się do poświęcenia ostatniego naboju, Klarnej jednocześnie spostrzegł dwie rzeczy: jednego dzikiego wojownika z pianą na brodzie, który zamachiwał się na niego ciężkim bułatem, oraz drugiego, który klęczał na podłodze, celując w nurkującego przeciwników Jara Alego. Steve nie wahał się i wypalił ponad ramieniem szarżującego miecznika, zabijając strzelca, w ten sposób dobrowolnie ofiarowując życie za przyjaciela, bowiem bułat już opadał na jego głowę. Jak się jednak okazało, gdy Arab z rykiem furii uderzał szablą, jego buta w sandał stopa zaślizgnęła się z marmurowego schodka, zaś zakrzywione ostrze, zmieniwszy tor uderzenia, trafiło w lufę karabinu Steve'a. W jednej chwili Amerykanie obrócił bronię niczym maczugę, a kiedy Beduin odzyskał równowagę i znów zamachiwał się błatem, klarny huknął w niego siłą pełnego zamachu, aż trzasnęły i kolba, i czaszka. I wtedy w ramię smagnęła go ciężka kula, aż poczuł mdłości z szoku. Kiedy zataczał się w oszołomieniu, jeden z Beduinów zawinął mu tkaninę turbanu wokół stóp i szarpnął złośliwie. Brązowa dłoń uniosła kolbę broni, by rozbić mu głowę, lecz władczy rozkaz powstrzymał uderzenie. Nie zabijaj! Zwiąż mu ręce i nogi! Szamosząc się nieprzytomnie w uchwycie wielu dłoni, odniósł wrażenie, że gdzieś już słyszał ten władczy głos. Amerykanin poniósł klęskę w ciągu sekund. Ledwie wybrzmiał drugi strzał Steve'a, a Jar Ali o mało co nie odrąbał ręki jednemu z jeźców. Po chwili samemu otrzymując ogłuszający cios kolbą karabinu w lewe ramię. Kubrak z owczej skóry, noszony pomimo pustynnego skwaru, urotował mu skórę przed tuzinem tnących ostrzy. Jeden z karabinów wypalił tak blisko jego twarzy, że proch osmalił go boleśnie, wyrywając z piersi rozszalałego pasztuna krwiożerczy ryk. Jar Ali uniósł ociekający nóż. Pobladły strzelec wyciągnął nad głowę dłonie, by sparować opadający cios. Afryda, widząc to, zawiózł wściekłej radości, zmienił pozycję niczym chaos i zatopił długi nóż w brzuchu Araba. Lecz właśnie w tym momencie kolba jednego z karabinów, mknąca z całym pędem nadanym przez złą wolę dzierżącego ją wojownika, rozbiła się o głowę giganta, rozcinając mu skórę na czaszce i zwalając go na kolana. Zaciekłością oraz milczącą furią, właściwą jego pobratymcom Jarali uniósł się ślepo i chwiejnie na nogi, szlachtując ledwie widocznych przeciwników, lecz burza ciosów ponownie powaliła go na ziemię. Atakujący nie przestali tłuc, póki nie nieniznerachomiał. Przełożył Mateusz Kopacz. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.